Witam wszystkich kryptomaniaków i zapraszam na kolejną analizę wideo. Dzisiaj jest poniedziałek, 20 sierpnia 2018 roku, a przedmiotem analizy będzie już tradycyjnie para bitcoin do polskiej złotówki. Zaczniemy sobie od wykresu na interwale godzinnym, w którym na poprzednich wideo analizach wyróżniłem ten ważny poziom w tym momencie oporu dla ceny zaznaczoną czerwoną linią jak widzimy tutaj rynek go wytestował i natychmiast został tutaj ściągnięty w dół aż do poziomu praktycznie 23793 czyli ten poziom czerwona linia którą wskazywałem wcześniej jest na dalszym ciągu najważniejszym oporem technicznym dla dla byków mniej więcej 25302 Złoty. Co się działo następnie? Mieliśmy kolejne podejście, kolejny ride byków. Niestety on spalił na panewce i tutaj niewiele, niewiele powyżej tego starego naszego poziomu oporu wyszły byki. Mniej więcej 24692. Zrobiły lokalny szczyt 24792, czyli w zasadzie 100 zł. wyżej. No i później znowu mamy spadek. I tutaj mamy teraz. Taką lokalną konsolidację cenową pociągnęliśmy sobie tutaj linię, linię trendu było wybicie tutaj z rana e, linii trendu, no i teraz jak widzimy cena powraca powraca poniżej te, tej linii. Ten test najprawdopodobniej będzie, będzie testem, który będzie tak zwany fałszywe, tak zwane fałszywe wybicie czyli, czyli nieudany test, test wzrostowy. Jak na razie nie ma tutaj specjalnego zaangażowania wolumenowego ani ze strony byków, ani ze strony Niedźwiedzi, więc ta konsolidacja, która nam się utworzyła między 22600, tak, między tym, tym dołkiem naszym ostatnim z, z dokładnie z 8 sierpnia 2018 do tutaj powiedzmy tego wystrzału w górę. Z 15 sierpnia 2018 roku na 25302 to jest taka duża konsolidacja w tym momencie horyzontalna. No i zobaczymy teraz, kto uzyska, uzyska przewagę. Dwa najważniejsze poziomy: ten zaznaczony grubą czerwoną kreską, i ten zaznaczony grubą, czerwoną, grubą zieloną, oczywiście kreską. Tak to są te najważniejsze poziomy. wybicie powyżej któregoś z nich lub też poniżej któregoś z nich określi nam dalszy kierunek rozwoju sytuacji na, na Bitcoinie. Warto również Intraday zwrócić uwagę na poziom 23793, to taka informacja dla day, day traderów. Tu jest dosyć takie istotne lokalne wsparcie dla ceny. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie i życzę owocnego tradingu. Do następnego razu. Cześć.